11:20, Agnieszka Nikińska. Niemiecka policja odgrodziła teren przed wejściem do siedziby kanclerz Angeli Merkel. Wszystko przez pozostawiony tam podejrzany pakunek. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotka się dziś na zamku w Niedzicy z węgierskim premierem Viktorem Orbanem, informuje tygodnik podhalański. Ulicami ponad 400 polskich miast przejdą dziś barwne orszaki. Kościół katolicki świętuje dziś uroczystość objawienia pańskiego, zwaną Świętem Trzech Króli. Więcej informacji w południe. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek w Radiu TOK FM. 21 minut po godzinie 11. Słuchamy Radia TOK FM. W naszym studiu profesor Michał Klinger, teolog prawosławny. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. I musimy wrócić do świąt, od których zaczęliśmy w pierwszą część naszej rozmowy. Najpierw chciałem zapytać pana profesora o symbolikę. Jeśli widzimy w telewizji młodych ludzi, którzy się zanurzają, pomimo pogody, zanurzają się w wodzie. I pan profesor mówił, że święto Jordanu, to ja mam skojarzenie od razu takie, aha, czyli oni się w tym symbolicznym Jordanie zanurzają teraz. Dokładnie, dokładnie. I cóż to ma symbolizować, ten gest? No, oczywiście słowo symbol jest tutaj bardzo takie, no, wieloznaczne, ciężkie. Wszystkie rytuały, wszystkie liturgie, nawet najbardziej zracjonalizowane liturgie zachodnie, one mają coś takiego jak taką zapaść czasową, pewną taką przekrój czasowy się nagle jakby tak robi z osi czasu wchodzimy w pewien pion, prawda? Znaczy, że teraz jest ten moment, teraz jest, teraz. Bez tego teraz nie mamy prawdziwego obrzędu. Możemy mieć jakieś komemoracje, jakieś rocznice, wspominki. To jest teraz, tu i teraz. Liturgia, i to wcale nie tylko liturgie chrześcijańskie, ale w ogóle wszystkie obrzędy, no, jakieś archaiczne, czy teatr, teraz jest to wydarzeniem. Film, teraz jest to. My nie zapominamy o tej pewnej sztuczności, jeżeli chodzi o film i teatr. Natomiast liturgia ma mieć taką moc sprawczą, że my, to jest to misterium, prawda, że to my się jednak zanurzamy w tym autentycznie i w całej tej realności. Czy to nie jest symbol? Chyba, no, pojęcie symbol jest tak złożone, że może je zostawmy. Znaczy, to nie jest znak. To nie jest, że coś ma coś oznaczać. Dlaczego wchodzimy do wody, bo Pan Jezus wchodził do wody. Nie, my uczestniczymy teraz. Wiele tekstów liturgicznych mówi dziś, po greckie simero, dziś jest ten moment, dziś jest, na przykład przy tym święceniu wody mówimy, teraz właśnie demony zostały pokonane, teraz światło przyszło na świat, teraz, prawda? Czyli tak jakbyśmy uczestniczyli za plecami tych ludzi zgromadzonych wtedy w czasie tego chrztu w Jordanie, albo za plecami tych kobiet, które poszły do grobu, albo za plecami tych pasterzy czy królów, którzy przyszli do stajenki betlejemskiej, my jesteśmy teraz obecni w tym. To teraz jest takim, no, zjawiskiem, które, no, powinno być znane, bo ono w rozmaitych zjawiskach kulturowych jest. Przywołuje teatr. Dobry teatr forma, tak nas wciągnie, tak, że... Ale mimo wszystko jest to pewna konwencja, w którą wchodzimy lub też nie. Na chwilę wyłączamy wszelkie prawidła po to, żeby się przenieść w inną rzeczywistość. A to, o czym pan profesor mówi, to ja rozumiem w ten sposób, że to autentycznie, w sensie metafizycznym, autentycznie to się teraz tu wydarza. Tak, i dlatego jest tak trudno ludziom, którzy przyszli do na przykład kościoła w jakimś wieku, no nie wiem, późniejszym, nie mieli tego od dzieciństwa, no nie wiem, przyjęli chrześcijaństwo na przykład już będąc, nie wiem, profesorami fizyki, czy znałem takich ludzi w Związku Radzieckim kiedyś, którzy uwierzyli, prawda, ale bardzo im trudno było przyjąć rytuał. Ten rytuał wymaga pewnej takiej naiwności dziecięcej, czy takiej zdolności u człowieku, którą ten racjonalny świat, no, bardzo redukuje. Doktor ignorancja, powiedział kiedyś jeden z teologów kościoła rzymskokatolickiego. No tak, właśnie... tak, no, Kuzańczyk, tak, mhm. To jest, nie, ale to musi, bo
człowiek. On mówił jednak o racjonalnych zjawiskach, prawda? Odnosił to do niepoznawalności Boga. Natomiast rytuał to jest jeszcze co innego, bo my tę substancję, a musimy tak jak, no ja to raczej porównam do tego, czy ktoś potrafi się zapomnieć w jakimś działaniu, w tańcu, w pracy, nie wiem, w czytaniu, w śpiewie, czy nie potrafi, prawda? Czy zawsze będzie patrzył na siebie z pewną ironią czy autoironią, co to ja tu robię, prawda, jeśli chodzi o tę wodę. No teraz Pan wspomniał o tym pięknym właśnie symbolu wody, czyli tej rzeczywistości, która nie jest jednoznaczna. No, no woda jest czymś przepięknym tak naprawdę. I te wszystkie, ta woda jest utożsamiana w jedną wielką całość. Tekstach liturgicznych, ksiądz z daleka, to święto prawosławny. Tam łączy się wszystkie wody, łącznie z tymi wodami, które Bóg zawiesił nad obłokami, nad sklepieniem niebieskim, i z tymi wodami, które były w otchłani podziemnej, i tymi gorzkimi wodami w Meriba, przy których zgrzeszył lud, a teraz stały się one słodkie. Ten Jordan to jest ten sam Jordan, przez który naród przechodził do ziemi obiecanej. Ten Jordan to jest każda rzeka, nad którą odbywa się ta liturgia. Wycina się te przeręble, bo u nas jest zimno w tej naszej szerokości geograficznej i tam rzeczywiście ludzie się cali. Ta woda jest taką substancją, która mamy ją nie tylko pić, ale się nią namaszczać, skrapiać, dlatego ludzie wskakują. No tak naprawdę chrzest to jest właśnie taki obrzęd, no, wejścia w głąb tej wody, i te teksty o tym mówią, że to jest jakby przejście przez ciemność ku światłości. Woda jest bezkształtna, to też jest. No, i trochę jest chaosem, który nie jest do końca okiełznany, kiedy się jest tym żywiołem pierwotnym, mm-hmm. tak, a jednocześnie jest tym, zgodnie z tymi obrazami stworzenia świata, jest też żywiołem, który jest tak bliski temu duchowi, prawda, temu duchowi, który tchnie nad wodami, prawda, Duch Boży unosił się nad wodami, jest powiedziane w pierwszym. No ale z tego wynika, że jednak wody były jakąś bezkształtną, amorficzną, chaotyczną masą, która dopiero została dane jej granice przez inne dzieła stworzenia, prawda. Natomiast potop, no to jest właśnie to załamanie się tej to tsunami takie wielkie, które załamuje ten cały obraz porządku kosmicznego. No cóż to było, te niedawne tsunami, zresztą często się zjawiające. No? To jest to, że ten porządek świata, porządek cywilizacji zostaje zniszczony właśnie przez ten żywioł, który występuje ze swoich granic, ze swoich przypisanych mu, obudowanych kurortami naszym, prawda, zrozumieniem przypisuje, przypisanym mu, nagle występuje i nas niszczy, prawda, grozi nam, a okazuje się, że nie panujemy nad tym światem. Są takie elementy w teologii święta Epifanii, które mówią o zniszczeniu, jest tam taki element? Nie, to jest odwołanie się właśnie do czegoś odwrotnego, to znaczy, że potop był tą katastrofą, natomiast chrzest to jest odwrócenie tego porządku ku zbawieniu, prawda? Mówi się na przykład o Arce Noego jako obrazie Kościoła, prawda? Przez potop zniszczyłeś grzech, jest powiedziane wprost w jednym z tekstów, prawda? Przez potop zniszczyłeś grzech, a w wodach Jordanu dałeś nam zbawienie, prawda? Przez chrzest. No. Ale to jest niesamowita wizja zniszczenia świata potopem, po to, żeby wyplenić grzech, czy można prosić, że inaczej się nie dało, to znaczy rozmiar. A tutaj się nawiązuje w tej chwili do bardzo ciekawych wątków biblistycznych, bardzo chętnie o tym. Nie, oczywiście można się zastanowić, rzeczywiście, czy no, warto w tekście tam, to jest 7-8 rozdział Księgi Rodzaju, warto zauważyć, że jeden z wątków narracyjnych, który się tam pojawia, to jest wątek właśnie, kiedy Bóg, widząc, co się dzieje na świecie, postanawia wycofać swoje dzieło stworzenia. I cofnęły się te granice i wybuchły te źródła odwiecznego oceanu. To jest nawiązanie do tego, co się stało drugiego dnia stworzenia. Drugiego dnia stworzenia Bóg stworzył tę twardą kopułę, to sklepienie, które miało oddzielać te wody
górne od dolnych, żeby jakiś porządek był na tym świecie. I obraz potopu to jest właśnie zawalenie się tych wrzeciądzów, tych bram, tych granic. I w ten sposób niejako Bóg wycofuje swoje dzieło stworzenia. Jeden z wątków narracyjnych w tym, bo inny to jest, że deszcz pada, deszcz, prawda? Ale są też takie redakcyjnie złączone wątki, które pokazują na to wycofanie całej tej pięknej struktury stworzenia. Bóg daje, udobruchał się niejako na skutek tej relacji z człowiekiem, tej ofiary Noego, i daje tę tęczę jako znak kosmiczny. Więcej kosmos nie zostanie zniszczony. To jest prawdziwy obraz potopu. No i teraz do tego nawiązuje tak już konkretne dzieło zbawienia od grzechu, które, bo Bóg niejako zaakceptował człowieka w jego grzechu, ale to nie powodowało jeszcze ostatecznego rozwiązania spraw, bo dalej człowiek był zły, jest zły. No i na to jest ten całe to dzieło spawcze. No Adam i Ewa nie wyszli. W jakimś tam sensie, chociaż ten krąg jest kręgiem, a więc tu będzie się krąg zaczyna. No, czy to jest tak, że z perspektywy lektury Pisma Świętego, czy to jest tak, że ta niesamowita metafizyczna katastrofa związana z potopem, czy jakąś formą powtórzenia tej katastrofy jest apokalipsa, która jest opisywana w Nowym Testamencie? Znaczy niewątpliwie w apokalipsie jest taki obraz zniszczenia świata, z tym, że tam się nie odwołuje do potopu, chociaż są te bestie, które wyłaniają się z tego odwiecznego oceanu, z tych głębi, z ciemności. Ta bestia, czy rozmaite bestie w ogóle, jest tam liczbę mnoki, to jest używane, one mają taki charakter żywiołowej katastrofy. To niewątpliwie, z tym, że ona ma tam raczej takie konotacje symboliczne i duchowe. To jest walka ostateczna. W apokalipsie mamy no to takie, prawda, odwołanie się do walki duchowej o ostateczne wyjaśnienie. To nie jest, to jest dużo więcej niż obraz potopu. Jeśli mówimy o takich rzeczach, co pan profesor powiedział o tsunami, to część słuchaczy i słuchaczek może odnosić te wydarzenia do świata realnego i rzeczywistego, dotykalnego, w ten sposób, jak na przykład, jak postępowała teraz recepcja encykliki papieża Laudato Si, która, ta encyklika skupiała się na tych wątkach ekologicznych, i chciałem zapytać, czy to jest tak, że prawosławie przyglądało się i przysłuchiwało temu, czy też traktowało to jako zupełnie osobną wizję? Ta encyklika była w ogóle stworzona, napisana przez papieża Franciszka w głębokim dialogu z patriarchą konstantynopolitańskim Bartłomiejem. Zarówno przy promocji tej encykliki, jeśli tak powiedzieć, takim językiem współczesnym, był wysoki przedstawiciel patriarchy Konstantynopola. Przy okazji też synodu o rodzinie, który się 2 lata temu zaczął, prawda, w tym roku też miał kolejną sesję, był obecny bardzo silnie, przedstawiciele Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, czyli prawosławia, jak i nawiązywali teologowie katolicy do teologii małżeństwa znanej od dużo dawna, prawda, dużo bardziej dawna na wschodzie w kościele prawosławnym. Także ten dialog prawosławno-katolicki wokół problemów współczesnego świata, z jednej strony natury naszego, prawda, zagrożenia właściwie niszczeniem natury, jak i problemy egzystencjalne człowieka, z rodzina, to jest podstawowy problem, jaki wszyscy chyba na całym świecie, w każdej cywilizacji mamy. Tutaj ten dialog przyniósł duże wzajemne wzmocnianie się. A to zaryzykowałby pan profesor taką tezę, że to w kontakcie i w rozmowach z prawosławiem... To jest jakby zaświadczone przez Stolicę Apostolską. A co takiego jest prawosławie w takim razie, które by mogło skłaniać do większego zainteresowania, na przykład ekologią? Czy coś takiego jest? Prawosławie jest niezwykle jakby zakochane w naturze.
w prawosławiu może słabiej niż na Zachodzie odzwierciedliły się takie wątki racjonalnie manichejskie, prawda, że natura jest zła, a duch jest dobry, prawda. Manicheizm oczywiście w ogóle pochodzi ze wschodu i na wschodzie też jest, no, ale to nie niszczy takiego, no właśnie, ja bym wprost powiedział, takiego erotycznego stosunku z naturą, gdzie no, księgi liturgiczne takie, prawda, typowe dla Kościoła Wschodniego zawierają mnóstwo, to na Zachodzie zawierały, tylko wyście o tym trochę zapomnieli, a na Wschodzie jest to ciągle obecne, ciągle jest to święcenie wszystkiego, co jest, nie wiem, związane z cyklem rolniczym, z pracą człowieka, z problemami jego rozrodczości i płodności, z pokarmami. Na wszystko są odpowiednie modlitwy i wszystkie te zjawiska, one wchodzą jako symbole liturgiczne. Taka jakby no, ciągła przenikalność z naturą jest tym światłami. Ta liturgia prawosławna jest też pełna takich rzeczy jak światło, ciemność, śpiewy, zapachy. To są wszystko zmysłowe elementy. Zwierzęta się pojawiają w niektórych tradycjach cerkiewnych. Czy to, o czym pan profesor mówił, czyli woda właśnie. To wszystko jest. To na ile to jest? Kosmos, drzewa wnosi się nawet do cerkwi, prawda, zielone na zielone świątki. To jest wszystko. Te cerkwie są jakby takim nie odgraniczeniem się od świata, tylko właśnie takim jakby elementem skupiającym, jak w soczewce, całość naturalnego świata również. Nie tylko wracając do tego obrzędu obmycia się wodą, czy zanurzenia się w wodzie przy okazji Świętej Jordanu, czy to jest tak, że ważne jest to miejsce, gdzie się to czyni, czy to jest... Gdzieś, tu i teraz jest wszędzie. Gdzieś, to jest, na tym polega właśnie ta zdolność człowieka do symbolizacji, czyli w takim dobrym sensie, czyli do tego uobecnienia rytuału, że to może być wszędzie, ale to musi być w pewnym formalizmie, że tak powiem, bo to oczywiście nie każdy to może robić, nie zawsze musi być ten czas zachowany. Teraz jest ten czas na przykład, więc na przykład nie można z tym kalendarzem też przesadzać się, ale właśnie to znaczy, trzeba go szanować. Znaczy, jeżeli jest ta sobota, to ona musi być zachowana. Nie można zmienić jej na jakiś inny dzień. Tu jest na przykład ten problem, prawda? Czy jak jest ten dzień po sobocie, ta niedziela, to jest ten dzień. Także tutaj ten święty krąg czasu, czas ma swoją barwę, swój zapach, swój właśnie to, że wydaje mi się, że dzisiaj zbyt mało już zwracamy uwagę w Europie na to, że no na przykład kiedyś była ta tradycja, no w Adwencie się nie robi zabaw hucznych. Nagle, prawda, jeszcze ja byłem w szkole już wiele dziesiąt lat temu, już były huczne zabawy robione. Wtedy się to rozumiało jako po prostu próbę propagandy antyreligijnej, prawda, żeby zniszczyć te... Ja nie byłem katolikiem, przecież, prawda, nie akurat, oczywiście no, w prawosławiu, tak samo jest wtedy post i tak dalej, ale mi chodzi o to, że to, co zostało w ten sposób zaprzepaszczone, to jest pewna taka jakość czasu. Znaczy jest jakiś jest czas rodzenia i czas śmierci, jest czas żniw i czas siania. A my właśnie uważamy, że zawsze jest wszystko tak samo, czyli pozbawiamy się pewnej rytualności czasu. No cóż, się wie pan, ja tu nie jestem fundamentalistą, nie chcę nic krytykować, tylko że to jest jakaś strata, że jest na przykład w tradycji prawosławnej, w tym, tutaj jest bardzo na przykład podobna, że tradycji żydowskiej jest ten moment, kiedy jest moment, zaczyna się moment postu, prawda, to ten taki tam ta czystość pokarmową się czyści cały dom, tak jak Żydzi to robią z tego hamesu, prawda, tak prawosławni, ze wszystkiego, co jest właśnie niepostne, czyszczą dom, szorują podłogi, okna, ze ściany, takie sprawiedliwe, prawda, że... Kolejna edukacja tutaj dla Warszawy, kolejna edukacja dla Warszawy, gdzie dopiero śnieg. Zaczyna padać musztarda po obiedzie. Na przykład rosyjską z XIX wieku, no to tam 1/5 to będą zwykłe potrawy, a 4/5 to będą potrawy postne. Postne to znaczy bez nabiału, bo się bez mięsa, bez nabiału,
a więc zostaje tylko roślinne tłuszcze, mąki rozmaite i tak dalej, więc ani jajek, ani śmietany, ani mleka, to jest wszystko postne. Wegetariańskie. No można powiedzieć takie wegańsko-wegetariańskie i są niezwykłe pomysły, prawda? I ta kuchnia jest smaczna. Te słynne 12 potraw na wieczerze wigilijną w Prawosławiu to jest właśnie taka wprost symfonia rozmaitych postnych dań. Tutaj trzeba właśnie zwrócić uwagę, że to jest jeszcze moment postu, prawda, który, czyli na przykład jakaś tradycja, że tam jakieś sadło się pojawia, czy to jest taka troszkę modyfikacja, bym powiedział. A czy podczas wieczerzy wigilijnej w Prawosławiu? Jest to post. Tak, tak, ale czy tam jest ten jeden pusty talerz, nakrycie zostawione dla kogoś? To jest zwyczaj dość powszechny i w polskim prawosławiu na pewno praktykowany. To ja bym do tego wrócił za chwilę po skrócie informacji Radia Tok FM. Przypominam słuchaczom, że z nami jest pan profesor Michał Plinger, teolog prawosławny, i za chwilę po skrócie informacji Radia Tok FM powracamy do naszej rozmowy. Reklama. Jest już gotowa.